Cześć, siemanko, witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z serii Metro. Ja wiem, że to jest dość stara gierka, ale pomyślałem, że zrobię taką serię na YouTube, ponieważ mam kanał taki trochę bardziej gadżetowy, gamingowy, technologiczny, bardziej związany ze sprzętem, to chciałem siebie spróbować, jak wypadnę w takich właśnie gameplayach. Czy to się przyjmie, czy nie, nie wiem, robię to też trochę dla własnej przyjemności, więc mam nadzieję, że jakoś wam wieczory, czy poranki, czy środek dnia umilę moim głosem, ale również rozgrywką. Wybrałem Metro, ponieważ ja jestem fanem FPS-ów, a ta gra dla mnie ma niesamowity klimat i szczerze mówiąc nie miałem okazji jeszcze w nią zagrać, więc ja nie będę się już dłużej rozgadywał. Myślę, że po prostu odpalimy sobie gierkę i wybierzemy sobie hardcore, czy... A, no normalu, to będzie spokojna rozgrywka, także zapraszam na krótki filmik najpierw. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Ale klimatyczny trailer, co? Endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. No, znajome widoki z telewizji ostatnio. Nie, ale tak wracając do tego filmiku, bardzo, bardzo fajny, bardzo klimatyczny trailer, mega mi się podobał, takie super wprowadzenie gracza w ten świat i co się stało, co było wcześniej, co jest teraz. No mega to wygląda. Trochę wstyd się przyznać, ale ja jestem w trakcie czytania Metro. Mam nadzieję, że w tej grze to też fajnie zostanie pokazane, jakie są podziały w metrze, jak ludzie oddziałują na inne osoby w takich warunkach. W metrze dość szczegółowo to jest opisane i jak w ogóle ta sytuacja wpływa na psychikę, także polecam, jeśli ktoś nie czytał, ja myślę, że po tej grze to jeszcze z większą chęcią zabiorę się z powrotem za tę książkę. Kurczę, gierka wyszła w którym? W 2019 roku. No naprawdę to wszystko bardzo fajnie wygląda, muszę powiedzieć. Nagrywam Shadowplayem, dźwięk z OBS-a leci, więc trochę to jeszcze zedytuję, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy jest wszystko ok, co mogę ewentualnie poprawić, to będą bardzo cenne wskazówki na kolejne odcinki i następne serie. Już dawno miałem ochotę na taką grę, trochę mi się przyjadły gierki w trybie multiplayer, także bardzo fajnie pograć w jakąś historyjkę single player. W ogóle jak ta gra fajnie wygląda. Ale to jakieś takie grzybki tu są, ciekawe czy to można zbierać? Wątpię, to pewnie taka ozdoba jest. Ale to też takie smaczki nadają fajnego klimatu. To już jest 100 metrów, nie, to chyba nie jest ta stacja. Latarka, oczywiście w takiej grze to konieczność, ale też jak to fajnie wszystko klimatycznie wygląda z tą latarką, kurczę. Ciekawe, czy tu mam jakiś poziom baterii? Nie widzę tu za żadnego HUD-a. No nic, na razie pochodzimy z latarką. Aha, no to już wiem, z czym będę walczył w tych tunelach, przynajmniej na razie. Jakieś takie pajęczyny, nie wiem, czy to krzaki jakieś, nie wiem co to jest. Potem osobom nie udało się stąd wydostać. Jakieś pajączki są. Aha, okej. Coś po mnie łazi. Zniknęło. Myślałem, że jakieś obrażenia zada. Tego takich momentów nie lubię, nie? Jak się wychodzi z korytarza i macie na prawo i na lewo. Sorry, jeszcze raz. Na prawo i na lewo. To jest takie trochę scary. Pewnie część osób mi zarzuci, czemu nie gram w oryginalnym języku rosyjskim. Ja jakoś lubuję w grach mieć ustawiony angielski. No podoba mi się, szczególnie tutaj jest fajnie, jest ten dubbing zrobiony. Jakoś wydaje mi się, że język angielski takiego fajnego klimatu w grach nadaje. Coś jest w tym języku. Tutaj te refleksy, zarąbiście to wygląda. Dobra, każe mi latarkę włączyć, no to włączamy. Czy tu mogę coś przeszukać? O, coś tu było. A, tutaj, okej, dobra. Magazynek pewnie. Spoko. Ta broń to też tak jest zmodyfikowana. Ja w sumie nie potrzebuję tu latarki, ja tu wszystko doskonale widzę. Też ten odgłos licznika Geigera, nie? To jest Stalker mi się przypomina. Dobra, tu latarka mi jest jednak potrzebna. Ale tych pajączków tu w ogóle nie widać w ciemności. Okej, już słychać jakieś stwory. Ale niezłe wprowadzenie, nie? Fajny klimat, jakieś cienie. A, to szczury. A, szczury były w metrze w książce. I te takie fale. Ciekawe, czy ich będzie tu więcej. Jakieś strzały już słychać, kurde. Oho. Dobra, przeładujemy sobie. No to coś czuję, że zaraz tu się zrobi gorąco. 6 strzałów mam. 11 kul, no nie za dobrze. Ciekawe, czy to będzie jedna z tych gierek, gdzie ciągle brakuje amunicji. Już zapomniałem cyrylicy. Ktoś zna, to może przeczytać. Nie, nie pamiętam, nie przypomnę sobie, także wybaczcie, wybaczcie, próbowałem rozszyfrować. Można zbierać te grzybki? Nie można. Chyba coraz bliżej tych stworów jestem. Aha. Okej. Jeden strzał wystarczy. Ale patrzcie, była cutscenka i nie muszę przeładowywać broni, nie? Dalej mam, jeden strzał oddałem, a dalej mam full magazynek. Takie dziwne trochę. Ja też nie lubię tak, jak są sceny walki w takiej grze i trzeba wciskać przy jakiś przycisk, no ale co zrobić? Tak to jest rozwiązane. Już wolałbym normalną cutscenkę, gdzie to po prostu leci samo i się dzieje, a nie, że trzeba wciskać jak najszybciej przycisk. Spartan, notatnik. Przyjechaliśmy, jak na razie dobrze, tylko kilka szczurów. Chłopaki wyładowują wózek 12. Niezbyt dużo ludzi, żeby pokryć jakieś tam blokady. Kolia poszedł zebrać wolontariuszy, ale na razie coverujemy platformę i airlock. Czy naprawy nie będą szybko zrobione, mechanizm jest zardzewiały. Dobra, nie będziemy tego czytać, bo to chyba nie jest tak. A, nie mogą dźwięku wydawać, bo zaraz te stwory przychodzą. Okej, jakieś pułapki rozstawili. Jak pułapki rozstawili, to trzeba będzie to uważać pewnie, nie? I widzicie, dobrze znać angielski zawsze. No, przy mojej serii coś może się nauczycie. Headshoty, headshoty. Pamiętajcie, headshoty najważniejsze. To też jest... Co to jest? Ale to jakaś szmata. Myślałem, że tutaj jakiś stwór wisi. W Half-Life'ie były takie, nieco wyciągały do góry. Trzeba było czasem się na nich wspiąć, strzelić, żeby gdzieś się dostać. Fajne to było. Jest tu coś jeszcze? A tu jest jakiś plecak? O, amunicja, to się zawsze przyda. Aha, można gasić ognisko. Okej. A to ciekawe, że można zgasić ognisko. To ciekawe, czy to będzie gdzieś użyteczne później, w późniejszym etapie gry. Pewnie tutaj, nie? A, ktoś... O, ciężki kaliber. Ciekawe, czy jakieś ammo w nim jest, a pewnie nie można z niego strzelać. O, easy. Dobra, no co? Idziemy pewnie tutaj, nie? Aha, okej. Okej, jest backup. To znany chyba jestem tutaj w tej ekipie. Don't worry. I got it. Open up. Go. Here come the Spartans. Looks like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Poor kid. He got one too many explosions at D6. Where to now? Left across the square. Hey, Damir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. No, całkiem dobrze zorganizowani w tym metrze. A teraz pewnie będzie poznawanie, tak, bazy i tak dalej. Pewnie sklepy jakieś, bla bla bla. A może nie, zobaczymy. Nie wiem jak to rozwiązali to w tej grze, ale przeważnie tak jest, nie? Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Przeczuwam romans. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. Trochę głupie, że ten Artyom nie gada nic. To tak trochę mi przeszkadza. A to żona jest, okej. Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So get ready to go. Then we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please, promise me this was the last time. I'll see you later. Takie te oczy mają trochę dziwne, niedopracowane mi się wydaje. Artyom, nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie. People are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. No i dobra. Artyom odratowany. To co, spadamy, doktorku. Dzięki za pomoc. O, to moje pliki. Typ krwi ABRH+. Trzeci raz mi przyjęli. Radiation sickness. Słaba odmiana, dawka. Prognoza. Dobra, transfuzja krwi. nie pójdzie na powierzchnię przynajmniej przez rok. Wątpię. No ale dobra. Całkiem przytulny ten hospic, ten szpital. A, siema. Dobra, to zaświecę, sorry. No. Czyli wszystko możesz skasić, nie? No kurde, ciekawe. Znowu jakaś cutscenka pewnie. Can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scared brother. Artyom, how are you, friend? I see you all right. Gentlemen, give way. This calls for a celebration. Ze szpitala prosto do baru. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last time. Hold on, Artyom. I goście skaczą jak w jakimś przedszkolu. To są dorośli faceci. Dziwne to było trochę. Ale przeskok. Tydzień wytrzymał. Tydzień. Już na powierzchni. Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Why, yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. No, ona chyba ma już dosyć. No, coś w końcu usłyszę, nie? O, już mam inną broń teraz. Move it. We don't need any extra radiation, darling. Father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Tak śmiesznie skacze, jak na księżycu. Have you been to all these ruins? See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. Naprawdę trzeba wciskać E, żeby się tu przeciskać. No, jakie dziwne. No dobra. Fajne te refleksy, to mi się podoba. Zarobiście to zrobiłem. Ups, to tutaj. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Let's go and turn here. It's not stable enough. Dobra, dobra. Your turn now. Fajnie, że mu nogi widać. Wiesz co ciało takiego większego klimatu daje. Tak słyszałem. Ten to mnie zaskoczył z tyłu. Mam jakąś inną broń? Nie. Probably heard us coming down from the roof and decided to ambush us. The beasts are getting smarter. Tymi filtrami też jest spoko, nie? No to idź szybciej. Jak mówiłeś, że trzeba przyspieszyć. Ale szybko biegnie, nie? Jakoś tak nienaturalnie. To tędy pewnie, przez autobus. Musimy przejść. Ale to kozacko wygląda, kurde. Dawno nie grałem w tak dobrze wyglądającą gierkę w singlu, nie? Oż w mordę. Ale to chyba nie na nas biegną, nie? Chyba nie. Idziesz? A, coś przyspieszyło, teleportowała się. The pack is here. So, do we turn this place into Thermopylae, or do we let them pass? Let them pass. Wait it out. Looks like that was all of them. I'm glad they didn't notice us. That was a large pack. No, ja też z nimi nie chciałem strzelać. Oh, is this why the zone is off limits? I mean, if all the packs here are like that. Po co mod? Naprawdę? Można sobie... Okej, dobra. No, ciekawa opcja, ale podejrzewam, że nikt z tego nie korzystał. Ty, no to dawaj, żono. Mieliśmy przyspieszyć, a tymczasem tak się włóczysz. No, jak to robimy? A, samo się robi, okej. I ona teraz zniknie, nie? Coś tu będzie. A, jednak nie. Chociaż jeszcze nie koniec. Okej. Ale to zarąbiście wygląda, nie? No ja ci cały czas mówiłem, że tu ktoś jest, a ty mi nie wierzyłaś. No, chyba nie damy rady, co? Aha. Ktoś tu się podszył pod naszą ekipę w takim razie. A ładnie. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you were right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. To tak w dziwny sposób się dowiedzieli, tak mało kinowy, filmowy, że tak powiem. Myślałem, że to będzie bardziej spektakularne, jak się nagle usłyszy w radiu wiadomość jakąś czy coś. No okej. Ale chamy, nie? Aha, okej. Jaki dziwny pies, nie? O!